Witam Państwa, tu Adal Blumstein, polski Żyd vlog. Dzisiaj powiem o jeździ owsiak. Kto to jest owsiak jeździ? Generalnie, no, zanim powiem co robić dzisiaj, to powiem gdzie się wychował, a konkretnie w jakiej rodzinie. No więc zaczynamy od jego ojca, który był sekretarz POP PZPR, czyli no, wiadomo. Potem matka to też była urzędnikiem, po prostu w PZPR-ze. I jego brat, owsiaka, był właśnie w milicji. Zgłosił się do ochotniczo do milicji. No i owsiak sam kiedyś powiedział, że ojciec to zgłosił się do PZPR właśnie z zamiłowania, że go to kręciło. Coś takiego. No i generalnie. Także w takim domu wychował się nasz Jezi Owsiak. No i generalnie dzisiaj robi wielką orkiestrę świątecznej pomocy. I zbierają pieniądze dla dzieci. No i generalnie bardzo piękny cel, szczytna, ale z drugiej strony Jerzy Owsiak staje razem z feministkami na czarnym marszu. I pozuje z nimi do zdjęcia, żeby właśnie legalizować aborcję. Czyli tutaj chce pomagać dzieciom, a z drugiej strony chciałby je mordować. Troszkę się nie zgadzamy, dlatego poczytajcie o tym. Występuje właśnie broni praw kobiet, tak jak to mówi. Czyli no co to za prawo kobiety do mordowania dziecka? No nie ma takiego prawa. Czyli Jerzy Owsiak troszkę hipokryta. No i idziemy dalej. Co z tym wojskiem dalej? No bo jak jest jakiś pozew w sądzie, na przykład z taki bloger Matka Kurka, to do dzisiaj Owsiak nie dostarczył dokumentów o finansowaniu fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czyli nadal nie wiadomo, jakby nie miał nic do ukrycia, to przecież by pokazał te dokumenty, że na co idą pieniądze, które ludzie, dzieci zbierają w puszkach. Może idą na jakieś nieciekawe akcje, dlatego o tym nie mówi. I Jerzy Owsiak robi też coś takiego jak Woodstock. No, to taki wielki festiwal polski. Kiedyś właśnie założył to i on mówi tak, rób ta co chcieta. I to jest tak właśnie, można z niego, no, to trochę świadczy, bo co to znaczy rób te co chce ta? Czyli nie ma żadnych praw, nie ma żadnej kontroli, róbcie ludzie na co macie tylko ochotę, to takie troszeczkę właśnie no straszno lewicowe, straszne lewackie. Nie do końca bym chciał, żeby być tak, rób te co chce ta. Więc no dziwne. No i generalnie widzicie, koleś, który no, wychowywał się w rodzinie komunistów, robi największe zbiorowisko polskie małych dzieci do zbierania pieniędzy, a potem robi wielki festiwal muzyki, też dla dzieci, no, dla młodzieży. I, no i generalnie, jakie on tam wartości przekazuje im? No, takie nihilistyczne, takie samo zniszczenie. I kto na uczestniku często są politycy, Kaczyński, Biedroń, wiele sytuacji, wiele polityków takich nieciekawych na ucicoku zawsze zapraszani są. Nikt z prawej strony oczywiście. I to tak po prostu wszystko musi być takie poprawne politycznie. Także tam jadą dzieci, młodzież i już jest oni indoktrynować, że właśnie takie, no nie wiem, usypia się bunt młodych ludzi poprzez właśnie używki, narkotyki, alkohol i takie lewicowe brednie. I to strasznie usypia ludzki bunt młodych ludzi, młodych Polaków. Generalnie, jeśli nic by nie miał do ukrycia Jerzy Owsiak, to by pokazał te dokumenty, na co i skąd pieniądze idą u niego. A on tu jakieś zakłada złoty melon, jakieś kręcioła, różne filmy takie matki, obsadza rodzinę, żona jest też w firmach, tam prezesem, różne takie nieciekawe, no, no wiadomo. I co teraz, że
Po co to tak? Gdzie te pieniądze płyną? No ja nie wiem. Może by w końcu się ktoś dowiedział, bo nadal sąd nie wie tego. Czyli my też nie wiemy. Także dzisiaj WOŚP, finał. Dzisiaj już jutro, zależy kiedy film będzie w internecie. W każdym razie i znalazłem alternatywę, żebyście chcieli, jeśli chcecie pomóc dzieciom, a jednocześnie nie jesteście zwolennikami aborcji i eutanazji oraz feministek, lewaków i tego nihilizmu, to wracajcie nie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tylko na Polski Czerwony Krzyż. Może na to spróbujmy. Albo jakieś małe, lokalne fundacje z waszych miast. Może od tego lepsze będzie niż Jerzy Owsiak. I tak na koniec dodam, że feministki bardzo nie lubią fajerwerków, żeby ktoś puszczał fajerwerki. No chyba, że to puszcza Jerzy Owsiak na finale WOŚP. Wtedy on może puszczać fajerwerki. Wtedy się zwierzęta nie boją. Ale jak w Sylwestra, to się boją. Widzicie, jedna wielka lewacka hipokryzja. No i ja muszę z tym walczyć. I wy musicie też z tym walczyć, bracia. Shalom. Polski Żyd Vlog.